Siema widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, nie mam jej teraz w Polsce i przygotowałem dla was takie odcinki, które shoty z live'ów. No i dzisiaj mam dla was wbite rzucakami do chyba naprawdę najbogatszej gildii, do w jakiej historii wbiłem, bo mieli kilka skrzynek TNT. Także mam nadzieję, że ten odcinek docenicie łapką w górę, subskrypcją wraz z dzwoneczkiem. Także co, ja wam już przedłużam, zapraszam do oglądania i tyle. Trzymajcie się, życzę wszystkim miłego dnia, no i pozdro, yo! Chcesz zakupić Minecraft Premium? To wbij na stronę tanimeinkraft.pl. Przy zakupie pamiętaj o wybraniu kodu zombiaczek. Polecam. Dobra, gildia naprawdę wygląda w porządku, te BTP. Powiem wam, że mają fajne główki, tylko nie wiem, czy jest może tu moją główkę, może tu mają. Czekajcie, wskoczymy sobie gdzieś tak i obczajemy, czy jest tu moja główka. Fajnie, ciekawe jest to, czy jest tu gdzieś moja główka. Sprawdźmy, czy jest tu gdzieś moja główka w gildii BTP. Halo, halo, proszę państwa, tu jest główki samych Aleksów. Kurde, ale fajnie, naprawdę fajnie to zrobili. Tu im zabrakło trochę. Dobra, wiecie co, weźmy sobie rzucaczki. Weźmy sobie 6 rzucaków, mam 71 rzucaków i spróbujemy tam po prostu wbić. Dobra, zjemy sokoksa, mam nadzieję, że tu... Okej, dobra, udało nam się wbić w jakoś tutaj gitowy sposób, tak? Udało nam się tutaj wbić w gitowy sposób, także moi drodzy. Tu jest coś takiego, dobra, wbijamy tutaj, moi drodzy, wbijamy. Go. Ej, żeby mi tu san nie spadł na twarz, bo jak mi spadnie san na twarz, no to wbita legnie w górę, że tak powiem. Halo, halo, proszę państwa. Czy co kurde, czy mi tu wbijemy? O, ej, no właśnie tego się bałem, widzowie. Chociaż, o dobra, okej. Tego się bałem, że mnie gdzieś tutaj ten, tak wiecie, źle wystrzeli. No, czemu te rzucaki raz tak dziwnie wysadzają? Zobaczcie, rzuciłem rzucaka, czy on coś rozwali? Dobra, rozwalił, okej, jest wejście, moi drodzy, jest wejście. I oni mają tu bacona. Oni mają tutaj bacona i to jest fajna sprawa, że mają tutaj te goście bacona. Wiecie co? Dobra, rzucamy tutaj rzucaki i wbijamy po prostu do nich na dół. I lecimy do nich na dół do bejkonika, nie wiem jak on... O kurde, oni mają bejkon na samym dole. I cały kuboid w obsydianie, no to... No to będzie mały problem, tak? Będzie tutaj niestety mały problem, żeby tutaj wbić do nich, no bo... Kurde, cały kuboid w obsydianie. O! O, właśnie takich dziur szukamy. Takich dziur właśnie poszukujemy. Takich dziur właśnie poszukujemy. Takie dziury sprzyjają naszemu przebijaniu, tak, tak. Ja już mam do montowania, stanu wygasam. Cześć DFSDFF, witam, witam. Dobra. Ej, czekajcie, to jest jakaś stoniarka. Ty, może tu będzie jakiś pokój. Może tu będzie jakiś pokój, widzę. W ogóle... Kurde, aha, to jest taka stoniareczka. No dobra, no nie no, to wbijamy tutaj, wbijamy tutaj. Wbijamy tutaj, moi drodzy. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, fajnie by było, gdyby, kurde, nie wiem, ten bacon nam wypadł. W sumie, no jak dokopiemy się do bacona, to na pewno nam wypadnie bacon. Więc zarobimy sobie 10 ziko w sklepie. Ja mam chyba 4... Mam chyba 40 ziko już w sklepie, więc byłoby... Więc byłoby mega... Mega w porządeczku po prostu wbić. Czekajcie, cyk, o kurde, dużo jeszcze. Mega dużo tych kratek tego bacona jest. Mega dużo kratek, a ja mam tylko już 50 parę rzucaków. Także no, lipa moi drodzy, nie podoba, powiem wam szczerze. Nie podoba mi się to, tak, nie podoba mi się to, że oni mają tutaj tyle tych kratek tam na dół, mam nadzieję, że w ogóle te rzucaki mi starczy, mogę w ogóle sobie wziąć kit. Dobra, mogę sobie wziąć kit, więc będę miał jednego dodatkowego rzucaka, te dwa staki TNT. Wezmę sobie ten staczek TNT i co bym tu mógł wyrzucić? Wyrzucę jedną 6-2, to sobie wezmę tutaj to TNT, bo TNT się zawsze przyda. Okej, okay. Cyk. Jak myślicie? Kurde. Fajnie było, gdyby to w ogóle do jakiegoś pokoju bić. Czekajcie, sprawdźmy, czy oni mają w ogóle tutaj jakiś pokój. Jest tu gdzieś jakiś pokój? Czy nic tu nie ma żadnych? Kurde, no trochę lipa. Trochę lipa, bo zobaczcie, oni tu żadnych pokoi nie mają. No trochę taka, wiecie, przykra sprawa, tak? Nie ma co gadać, przykra sprawa, ze względu na to, że po prostu... Moi drodzy, no... No nie no, przykra widzowie sprawa, naprawdę mega przykra sprawa, tak, że tutaj nie ma żadnych pokoi, tak, no bo... No nie oszukujmy się, no fajnie było, gdyby były jakieś pokoje, nie? Ja pierdykam. Dlaczego tu nie ma pokoi? Wytłumaczcie mi ktoś, dlaczego tutaj nie ma pokoi, moi drodzy. Ile tam jeszcze zostało tych kratek? Kurde, nie... Zobaczcie to, tam jest w ogóle dopiero serce, jestem na 60 dopiero kratce. Jestem dopiero na 60 kratce, widzowie, no mega mi się to nie podoba. No, totalnie mi się to, widzowie, nie podoba, nie? Naprawdę, bo ma tych rzucaków, dużo tych rzucaków widzi, a tu ani pokoju, ani nic nie ma. A, pierdziele. Fapsik, no? Przydałoby się. Dobra, będę rzucał po 3 rzucaki. Cyk, cyk. Dobra, mam wrażenie, że te 3 rzucaki jakoś tak więcej rozwalają. Dobra, jesteśmy 57 poziom i zobaczmy, jak rzuca 3 rzucaki. Na którym poziomie będziemy, jak rzucę 3 rzucaczki. Ty, może jakąś odkryłem nową magię. 57? A nie, też po 3 kratki rozwalałem. Dobra, to samo, tyle, że po prostu szybciej ta wbita idzie, jak rzucam po 3 rzucaki naraz. I nie czekam. 51, no to i tak po 3 poziomy. Dobra, to teraz nawet rzucę 4. Cyk, 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 pu, 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 pu. Pepy piątek. Pato, co się byku dzieje. Cyk, 2 rzucaczki, bo więcej nie mam na razie. Dobra. Ile mi tych rzucaków zostało? Zostało mi jeszcze 20 rzucaków, a jesteśmy na 46 poziomie. Więc no, rzucaków nam raczej na pewno nie starczy. Ale może gdzieś zaraz do jakiegoś pokoju się dokopiemy.
Byłoby spoko, czekajcie, zaraz, sprawdźmy, czy to jest jakiś tu jakiś pokój, to najwyżej do pokoju zaryzykujemy. Ej, no znaczy to, to jest jakaś, nie wiem, no... Ta gilda jest jakaś totalnie dziwna, no bo... Ani oni pokoja nic nie mają w tym kuboidzie? No znaczy to, ani pokoja nic nie ma w tym kuboidzie, no... No totalnie mi się to nie podoba, naprawdę. O, pierdykam. No dajcie to widzę, no... Do skrzyneczek, także, moi drodzy, lecimy, lecimy. Kij z baconem, trzeba się tutaj, widzowie, dostać do... Bej... do skrzynek, nie do bejcko. O! 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 I... Wait. Zaraz, czekajcie, to może być mega, mega bogata wbita. O kurczaki. Czy ja widziałem tam całą skrzynkę emeraldów? Proszę państwa. Czy mi się wydawało, czy tam była cała skrzynka emeraldów? Tak. Nie wydawało mi się, to była cała skrzynka emeraldów. Ja pierdykam. Chłopie, pa to. Pa to! Ajajaj, myślałem, że tutaj trafimy na 10 skrzynek pełnych bloków emeraldów. Czy coś to jest? Może mają ostatnie życie? Aha, nie mam gil, żeby... Proszę państwa! Trafiliśmy do skarbu państwowego dragona pod względem TNT. Proszę państwa, proszę... To jest po prostu, widzę, coś niesamowitego. O, tego to jest nie do opisania. Ta sytuacja, widzę, w tym momencie jest nie do opisania, tak? Tego TNT jest tyle, że... No, to jest po prostu nie do opisania ta historia w tym momencie, tak? To jest niemożliwe, tak? Rzucane TNT, klikamy sobie, cyk, lecimy z buta. No to jest, widzowie, 5 skrzynek TNT. To jest, moi drodzy, historia, która jest, no... O, zaraz, stary, co się dzieje? Ja pierniczę. Co tu się dzieje, moi drodzy? Jasny gwint. To jest totalnie niepojęte, moi drodzy. Ile TNT? O kurde, ciulek. Jasny ciulek, widzowie. To jest nienormalne. Tyle emeraldów i tego wszystkiego. Ja nie wiem co ja mam wywalać w ogóle stąd. Nie, muszę coś wywalać z tych skrzynek. Dobra, będę wywalał te sety, nie? Bo sety to w sumie kij z tymi setami. Wolę te emeraldy. Ja pierdykam, proszę państwa. Co tu się wydarzyło, moi drodzy? Co tu się wydarzyło? To jest po prostu niepojęte. To jest najbogatsza wbita w historii dragona. Zobaczcie, cyk. O kurde, ja te sety zebrałem przypadkowo. Ej. A wiecie, to najlepsze, że to jeszcze nie wszystko. Tu jakieś strężyki. To jest jeszcze nie wszystko. Tu jest kolejna skrzynka emeraldów. Można sprzedawać emeraldy w sklepie? Sprawdźmy, czy można sprzedawać emeraldziki w sklepie. To jest dosyć ciekawe, czy można sprzedawać emeraldy w sklepie. Sklep. Jak tak, to sprzedam te emeraldy. Oczywiście nie można. Można sprzedawać emeraldy, ale oczywiście widzowie... nie można sprzedawać bloków, bo no po co bloki by sprzedawać, skoro ich nie można. Dobra, wywalmy żelazo, bo nie wiem w sumie po co mam żelazo w Ender 6. Pewnie za chwilę będę je potrzebował, ale to mały szczegół. Dobra, okej, okay, elegancko. Weźmy sobie seciki tutaj. Nie no, widzę, powiem, że tak wbite jest naprawdę już mega. Ale to mega kozacko. Naprawdę, ja pierdziele. No nie no, to jest do nie do pisania. Tam jeszcze trochę TNT zostało. I proszę państwa, tam jest bacon, ale... Och, przypadkowo rzuciłem rzucaczka. To nie jest tak, że chciałem mi rozwalić te skrzynki. To nie jest, widzę, tak, że chciałem mi rozwalić skrzynkę. To naprawdę było rzucone przeze mnie przypadkowo. To było rzucone przypadkowo. To nie jest tak, że to miało być specjalnie oczywiście, tak? To jest, wiecie, wszystko przypadkowo. Dobra, tam był kolejny pokój, widzowie, więc zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy, co tam się będzie ciekawego działa. Okej. Proszę państwa. O, kolejny pokoik, tylko ten pokój chyba nie będziesz tak bogaty, bo tu raczej kopał gościu z cyklu. Kopię na awku i nic więcej nie robię. Nowy wspierający, witamy nowego wspierającego na kanale, moi drodzy. Poproszę spam serduszek dla Teletubisia. Tak, dobra, okej. Okay. Weźmy zuczaczki. Okej, okay, dobra, czy tu są coś w tych skrzynkach? Jest? Nie, tu nie, oczywiście, że nie ani w tych skrzynkach. Witam Teletubisz, dzięki za wspierającego. Witamy. O, trafiliśmy, proszę państwa, jesteśmy tutaj przy skrzynkach, tak. Tak, moi drodzy, o to chodzi, ale niestety ta gilda nie jest. Nie jest jednak tak bogata, jak mógłbym się spodziewać, jeśli rzucaczków, dobra. No, proszę państwa, tu jakieś z tego mechanizmy.
O, tu jest jeszcze coś. Dobra, nie będziemy marnowali rzucaka, tylko po prostu przeperłujemy to. Czy coś to jest? Nie, nic nie ma. A, nie przeperłowaliśmy. Dobra, to jednak rzucimy rzucaka. Dołączymy sobie się do mojej gildii, okej? A, dobra, nic tutaj nie ma. Dobra, nieważne, nic już tej gildii więcej nie ma. Chyba, o, tu jest jeszcze jakaś stołniareczka, widzowie. To będzie stołniarka z cyklu przejście do Narnii. Zobaczcie to. Możesz to być jasne. Patrz, to będzie cykl przejście z cyklu do Narnii. Zobacz to, stary. Patrz to, co się dzieje. O, to, ha, no. Manifit Baconik tutaj jest. Okej. Dobra, widzę. Czy jednak będzie, że zombiaczek dropnął bacona, proszę państwa. Czy bacon dropnie? No oczywiście, że dropnie, bo jest 100% na to, że dropnie bacon. Proszę państwa, cyk, baconik zdobyty przez zombiaczka. Elegancka sprawa. Tutaj cyk, esesik na pamiątkę, foteczka na Instagrama. Także wbita wyszła mega, mega kozacko. Pozdro.